Panie Wójcie, za nami czwarta sesja Rady Gminy Biała Podlaska. Najważniejsze informacje przekazane radnym mieszkańcom poprzez transmisję i również najważniejsze podjęte dzisiaj przez Państwa, przez Radę Gminy, uchwały. Dzień dobry. Przede wszystkim cieszę się, że sesja przebiega w bardzo pokojowym nastroju. Wszystkie uchwały podjęte jednogłośnie pokazuje tutaj sytuację, że pracujemy ponad podziałami, w zasadzie jako jedna drużyna. Najważniejsze decyzje Rady Gminy to zmiany budżetowe, dzięki którym będziemy mogli podpisać umowy na wykonanie szeregu inwestycji, aż 16 finansowanych z Polskiego Ładu. Dziękuję radnym tutaj za jednomyślność. Kolejne informacje dotyczące mieszkańców to nowy zarząd gminy, nowe kierownictwo. Mamy nową panią skarbnik, panią Agatę Olichwirowicz, nowego zastępcę, pana Adama Platewicza i w dniu wczorajszym powitaliśmy również nowego sekretarza, pana Mariusza Trzeciaka. Wszystkim gratuluję, życzę spełnienia w nowych rolach, rozwoju zawodowego i dobrego działania na rzecz mieszkańców gminy Biała Podlaska. Ogromnie dużo informacji przekazanych radnym i mieszkańcom podczas tej sesji. My pokrótce będziemy sukcesywnie opisywać zarówno w wiadomościach gminnych, jak i na stronie w portalu. Natomiast, panie wójcie, zatrzymajmy się na chwilę przy tym dworku. Już w tym momencie ten dworek stał się siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury. To było moje marzenie, żeby ten dworek tak naprawdę otrzymał cel istnienia. Żebyśmy te środki, które przeznaczyliśmy na remont tego dworku, były wydatkowane racjonalnie, efektywnie i tak, stało się faktem, że w dworku w Wilczynie siedzibę ma Gminny Ośrodek Kultury. Panie już tutaj się zadomowiły, mają w pełni wyposażone biura, gabinety i aktywnie działają. Mimo że jest mniej petentów, to pani dyrektor mówi, że zajęć jest coraz więcej, ale nic dziwnego, skoro chce zrobić dobre rzeczy, nowe inicjatywy na rzecz kultury w gminie Biała Podlaska, to wiadomo, że czasu zawsze jest mało. Życzę pani dyrektor i całemu Gminnemu Ośrodkowi Kultury zadowolenia, pozytywnej energii i sukcesów w realizacji założonych zamierzeń. W międzyczasie zwolniły się pomieszczenia w Urzędzie Gminy Biała Podlaska przy ulicy Prostej. Tam też było tłoczno i czasami dość ciasno. Na pewno będzie właściwe wykorzystanie tych pomieszczeń. Taki jest sens. Po pierwsze, na dole umieściliśmy komórkę Biuro do Spraw Pozyskiwania Funduszy. Ta komórka stała też na pierwszej linii frontu, jeżeli chodzi o pomoc mieszkańcom w pozyskiwaniu środków na termomodernizację budynków, na realizację zamierzeń finansowanych z programu Czyste Powietrze. Także no, mieszkańcy, zwłaszcza ci w podeszłym wieku, nie będą musieli wdrapywać się na pierwsze piętro, a będą mogli załatwiać sprawy na parterze. W związku z zwolnieniem kolejnych pokoi, biur, chcemy przenieść inne referaty, innych pracowników, którzy będą obsługiwali klientów na parterze, tak żeby ta uciążliwość była jak najmniejsza. I jeszcze na chwilę zatrzymajmy się właśnie przy tym miejscu, czyli dworek w Kozuli. Natomiast również tutaj mieści się ośrodek ODR-u. Pomysł, jeszcze o to zapytam, pomysł związany z przejęciem obiektu. Tak jest, pojawiło się światełko w tunelu. Tak jak zresztą widać tutaj, ten budynek z dawną salą bankietową stoi w zasadzie nieużywany. No i trzeba to tak jasno, dobitnie powiedzieć, że zwyczajnie niszczeje. Pojawiło się światełko w tunelu. Rozmawialiśmy już z zarządem województwa o przejęciu tych nieruchomości. Jest szansa, pracujemy nad dobrym rozwiązaniem, tak żebyśmy przejęli to w miarę bezkosztowo, czy przy jak najmniejszym nakładzie środków finansowych, ale z kolei, żebyśmy przejęli to mądrze, czyli tak naprawdę, żebyśmy wiedzieli, po co my to chcemy przejąć. Rozumiem, że ten obiekt piętrowy również wchodzi w tą grę. Tak jest. Możemy wnioskować o przejęcie całości. Wtedy wiadomo, no, gościlibyśmy w budynku zarządzanym przez gminę gości w postaci ośrodka doradztwa rolniczego, ale tutaj w tej kwestii nie widzę najmniejszego problemu.